Dobra, to jesteśmy w drodze na ważne sprawki autkiem. I jak widzicie, idziemy po klatce schodowej, bo wielu z Was się pytało, jak to tam z tym van life'em. Jak siedzimy teraz gdzieś w domu, w mieszkaniu. No jesteśmy w Poznaniu dlatego, że mamy kilka spraw do załatwienia urzędowych. I dlatego to w sumie jesteśmy tutaj, żeby też odwiedzić rodzinę, jedną i drugą. No i żeby pobyć trochę, zobaczyć jak to miasto się zmieniło, pochodzić sobie po różnych miejscach, co też macie okazję zobaczyć w naszych vlogach. I nasz początek teraz w Polsce jest tutaj. Jesteśmy, powiem tak, po pierwszej próbie rejestracji auta. No to i okazało się, nie w papierach oczywiście, ale jesteśmy przyzwyczajeni, bo w Danii tak samo nic nie załatwił za pierwszym razem. Mamy czas, działamy dalej, poprawimy to i jedziemy z powrotem. Dobra, to pomimo tego, że nie udało nam się zarejestrować tego auta jeszcze, to pół biedy, ale chciałam się z Wami jedną rzeczą podzielić. Jest to moja głęboka frustracja, tak samo jak Pana Grzegorza obok mnie. I czuję, że muszę to z siebie wyrzucić. Co się tutaj, kurna, dzieje? Dlaczego przychodząc do jakiegoś polskiego urzędu, czy rozmawiając na jakiejś infolinii odnośnie jakiejś informacji? Wszyscy są po prostu chamscy, jakby się normalnie chciało zabić. Tak. Człowiek normalnie zaczyna rozmowę, normalny ton głosu, a odpowiada pan bądź pani z takim, jakby to powiedzieć... Z ryjem. No, nie mówiąc brzydko, no dokładnie, nie chciałam tego mówić, ale z ryjem, mówiąc, nie wiem, tak, tę łaskę po prostu człowiekowi robiąc, że w ogóle człowiek dzwoni do nich i zawraca gitarę, bo oni są tutaj ważni i pracują i tak dalej. Ja rozumiem, można mieć cięższy dzień, ale kurczę, no na każdej infolinii ludzie mają ciężki dzień, albo w każdym urzędzie, no to sorry. No może mają ciężkie życie po prostu i tyle. Kufa, jak żyć? Jak żyć? To jest to pytanie, powiem Wam. Więc powiem jedną rzecz. Zawsze jak do kogoś dzwonimy i przychodzimy do tych urzędów, to staramy się chyba im polepszyć dzień, bo nie na koniec rozmowy zawsze ich ton głosu się zmienia i miękną naszą dobrocią. Siemano. Siemano, zgadniecie to, lecimy z drugim podejściem na rejestrację auta w Polsce. I tym razem się uda. Tym razem się uda, trzymajcie za nas kciuki i lecimy. Jesteśmy pod urzędem, dojechaliśmy na naszych rowerkach, lecimy po wirblach. Zobaczymy, uda się tym razem. Na pewno. Uda się, trzymajcie kciuki. Powiem tak, jesteśmy po próbie rejestracji auta. Ale jak możecie się domyśleć po moim tonie głosu, nic nie załatwiliśmy. Nic nie załatwiliśmy ponownie. Bo pan musi mieć oryginał, a tu jest napisana kopia. Pomimo tego, że... Ja rozumiem, co pan mówi, ale tu jest kopia. No pomimo tego, że na dokumencie, o którym mówimy teraz, jest i pieczątka, jest i podpis, to nie jest żadna jednak serówa. Jedno słowo, oryginał i kopia. I do widzenia, dziękuję. To co z tego, że srałeś się i robisz tłumaczenie wszystkich możliwych dokumentów? Co z tego, że marnujesz swój czas po raz drugi, żeby coś załatwić, ale tu się po prostu nie da załatwić. Więc powiem Wam tak, do zobaczenia w próbie trzeciej i miejmy nadzieję, że ostatniej. Too much. Jedziemy coś zjeść. Dzień dobry. Dobry. Jest dzień naszego trzeciego podejścia do próby rejestracji auta. I tym razem się uda. Tym razem się uda. Jedziemy teraz po korektę dokumentów, z którymi mieliśmy problem wczoraj. Więc miejmy nadzieję, że z tym kompletem dokumentów, które mamy teraz, już wszystko będzie dobrze. Stay będzie. Tuned. Będzie. Będzie. No. Powiem Wam tak. Udało się! Mamy to! Mamy blachy! Kurna, trzecie podejście, ale mamy blachy.
świeżynki, wjechały dopiero z piekarenki stacji rejestracyjnych, więc lecimy. A skoro udało nam się dostać dowód rejestracyjny, to co? Mufasa, you know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Friday, Sunday, what? It's Friday again, it's Friday, Sunday, what?